Poprzednio w Darksiders. Unto the Lord of Bones, even unto judgment. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. Skąd to się wzięcie? Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. No i cóż, lecimy z fabułą, gdyż okazało się, że mimo iż mam wszystkich trzech lordów przy sobie, to mogę przyzwać tylko dwóch. O, i proszę bardzo, level się wbił od razu. Miło. My king, what would you have us do? Suffer. Too long you have slumbered. Too long you have forsaken your duty. I have no more use for you. What is this? I don't like being toyed with. They failed me, but you have earned my gratitude. I will send you to one in my kingdom who knows the way to the Well of Souls. But first, there are demons that you must face. I've already faced and killed many. Not like these. There is great power bound in that amulet. But your shame stays its unlocking. I regret nothing. Oh, I can see beyond your flesh to where the true battle rages. Czyli niestety dobrze sądziłem. Sędzia też został ukarany. Niestety nie mogliśmy go uratować, ale zdobyliśmy na to nową umiejętność. Władca Kości zajrzał w duszę śmierci i odblokował jej ukryty dotychczas potencjał. Śmierć rozdziera swą duszę na dwie połowy, zdolne do poruszania się niezależnie od ciała, które zamienia się w kamień i staje się praktycznie niezniszczalne. O, przed miastem umarłych jesteśmy. Horseman, what did you learn from the Lord of Bones? I suppose your king lives up to his name, if not his bargains. The dead king has granted you passage to the city of the dead. Who must I seek in the city of the dead? You should worry more about the one who seeks you. Answer my question, Scarecrow. There's no fun in simply telling you. Then speak no more. I'd keep watch on my own neck if I were you. What will I find in the city of the dead? Besides more corpses. Something far more precious than sinew and bone. Souls, Ryder. From every kingdom under a dying sun. In the city, their past life is cleansed, that they may pass through the well and be reborn. Many souls do not survive this purification. Some are driven mad, and a few even manage to escape their bonds. Dobra. Ciekawe. Ale skoro zdobyłem tę nową umiejętność, to z wielką chęcią od razu bym ją wykorzystał tutaj w wyłomie, gdzie była... Weź się nie denerwuj, co? Gdzie była... Teraz mi da się przenieść, czy nie? Nie. Dobra. To co, muszę sobie odblokować przejście tutaj, czy jak?
Okej, okay, zamiast nakazu przedrozdzielacz. Ej, fajnie to wygląda. Nice. Tak, dobrze, sądziłem, że jak to puszczę, to się będzie cofać. No. Jedziemy w drugą stronę. Dobra, teraz mi się da przenieść, czy nie? No come on! Dlaczego to nie chce mi się przenieść? No ale bullshit. Dobra, teraz dasz mi się przenieść? Nie, no Chryste panie! Ale to jest strasznie narzucone przechodzenie. Dobra, trudno, lecimy. Jak się nie da, to się nie da, nie będę tam leciał z buta. O, jak miło. Trzy potki. Troszeczkę skarabeuszy. Okej, kasa, kolejna skrzynia. Ale w niej tylko złoto. Ale szkoda. Tutaj coś. Wow! Co to jest? Wygląda jak te małe... Jak małe wersje tych... Takich węży, które ciągnęły wiekuisty tron. Czy ja będę z tym walczył? Kościany mistrz. A, tarcza, mordo. No nie, znowu. Ale mnie wkurzają te typy z tarczami. Myślę, że mam w pewnym momencie po prostu sobie... O, właśnie, podnosi sobie tarczę i zadowolony. Ale na szczęście mam żniwo, które może go wytrącić z równowagi. No. Chciałbym egzekucję zobaczyć na tym nieumarłym generale. Tylko chyba nie będzie mi to dane. Opętany topór. No ale już mam niższe obrażenia, także... Podziękuję. Nie wiem, czy kamienia nie słyszę. Ale chyba nie. Dobra, to co teraz? Tutaj nie. Tu jest guzik. Tam coś jest. Chyba artefakt. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak na tym ustanę. To tam się odblokuje. Okej. Okay. Teraz zmiana na zieloną połówkę śmierci. Nie, to jest strona! Ej, to jest ostatnia strona księgi!
Ostatnia strona drugiego rozdziału, niewiara. W ogóle nie eksplorowałem, a już mogę to stworzyć. Znaczy, już to jest stworzone, już to mogę sprzedać właściwie, tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest to mauzoleum całe. No ja pierdzielę. W sensie, jedno znalazłem u faryzjonera na pierwszym piętrze, od razu na wprost, jak się szło. Jak odwiedziłem ten grobowiec jeszcze raz. Ale kurde, no... Ja w praktyce w ogóle nie eksplorowałem tej krainy. Po prostu cały czas tylko szedłem fabułą. I to mnie zaprowadziło do wszystkich stron księgi. Może jeszcze jakieś poteczki? Nie. Szkoda. Fajne takie szkieletowe łapki. O, pomiot. A skoro jest pomiot, pewnie gdzieś tu będzie licz. Czy tam lisz. Albo i nie. Okej, jest potka gniewu. I już mam full potek. Ale jeszcze tak po jednej, wydaje mi się, mógłbym sobie chlupnąć. Dobra, tutaj coś jest. Jest dziura. Kamyka brak. Kurde, rozglądam się strasznie za tymi kamieniami. Ale chyba nie mam tam nic więcej do znalezienia, jak tak patrzę. No, proszę bardzo, akurat potka. Tja, i nic więcej. Dobra. Nie ma co tak łazić, bo tu już wszystko jest, już cała reszta już jest pozamykana. I niestety nie ma opcji, abym dostał się dalej. A więc trzeba iść tam, gdzie gra pozwala mi się udać. Czyli w to jedno miejsce, gdzie jest dziurwa. I przez tę dziurwę w ścianie mogę się gdzieś dostać. Okej, tu mogę iść w górę. Tutaj nie. Ej, ale fajna muzyczka teraz gra. Grała przez chwilę. Dobra, wait, mogę iść albo tu, albo w górę. Dobra, to zobaczę, co jest na górze. Podejrzewam, że na górze może być sekret po prostu. O, albo i nie, albo tu jest normalne przejście, tylko po prostu muszę je najpierw odblokować. Dobra, to wracamy na dół. I zobaczmy, gdzie to mnie prowadzi. Okej, trzeba będzie latarnię znaleźć. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Kolejny sekret? Czy jak? Czy to po prostu jest dziura gdzieś dalej i nie ma przejścia? Jakieś dwie bronie! Dobra, ale sprawdzę tu jeszcze. Nie no, mogę biec po ścianie, ale jakby po co? Jaki jest sens tego? A! Okej, okay, dobra, to już wiem. To nie jest, żeby biec po ścianie, tylko żeby w ogóle wskoczyć po te bronie. Okej, okay, I get it. Tutaj i go. Kolce licza. Tą bronią władca kości obalił Argula, poprzedniego króla umarłych. Stworzył ją z kości swych najznakomitszych wojowników, a następnie zaklął w niej wstęgi palących piorunów.
Trafienie kolcami Licza może porazić wroga, a także wyssać z niego cenną energię gniewu i przekazać ją posiadaczowi broni. Okej, czy tak mocno pod regenerację gniewu to podchodzi? Jak to wygląda? Bo jest nasz ciekaw. Zobaczmy. Oczywiście ciągle słabe. Czy słabe? Słabsze. No, wyposaż, pokaż mi. O, nawet ładnie to wygląda. No ale cóż, no jest to ciągle słabsze od moich opętanych szponów, więc... No... Biorę to. O, teraz chyba słyszę kamień. Albo już mi się coś po prostu wydaje. Dobra, go. Jest ten kanał czy nie? Jest przejście, jest przepaść. A nie, dobra, to wydaje takie odgłosy. A tak, zapomniałem, że tutaj to ja to muszę obracać. A, no tak. Trzeba rozedrzeć duszę. XD. Okej, to ja zostanę w tym miejscu. Zobaczmy, jedną połówką. Trzeba to opuścić. Czy ja mogę to? Nie, nie mogę przesuwać ciała, powiedzmy, śmierci. Niestety. Dobra, tu jest dalsze przejście. Serio? Nic? Okej, tu jest po sekret tylko. Co, nic poza tym? Jakby dobra, no jest bomba, ale co z tego? Mogę ją tu gdzieś umieścić, czy jakiś... A, no tak. O tym nie pomyślałeś, co nie? Ja rzadko się te bomby pojawiają, żeby myśleć, że o faktycznym wykorzystywaniu tego. Dobra. Kurde, tylko teraz zepsułem to trochę. Nie to. To i to. O, ty, a nawet to jest lepszy pomysł. To chyba w sumie ma zrobić za taką tą, żeby przesunąć właśnie ciało śmierci, a nie tylko po to, żeby... No. Bo to nie idzie w górę się nie chowa, tylko w dół, więc to by było głupie wsadzić to tam po prostu. Co jest? O, dobra. Czyli co, przez to, że jakby... Nie jest to cała dusza, tylko... Ej, no nie, no ja bym... Nie, mogę jednak dalej używać, to nie wiem. Nie ma co kaman. Okej, tutaj... Musi iść ta połówka. Oj! Kurde. Nie, 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 nie! Anuluj mi to, anuluj mi to! Nie chciałem tego już niewierza w ogóle odpalać, Jesus! Chciałem sobie połówkę tylko postaci zmienić. O, ej, ale fajne, że to leci nie do połówki, tylko do całej postaci śmierci. Ej, obrona, siła... A, niech będzie. Dobra. Tutaj nic więcej nie zdziałam.
widzę, że jeden atak jest w stanie wykosić całkowicie po prostu takiego przeciwnika. I to atak kosami. Dobra, lećmy dalej. Jest jakaś dziura. Dobra, YOLO. O nie, ja tu miałem iść. Kurde, tam skrzynia była chyba na górze. Aj, no nie popisałem się teraz. Kurde. No i teraz się cofnąłem chyba. No. Ajajaj. Dobra, nie będę teraz tracił czasu. Bo to mi troszkę zajmie niestety. Znaczy troszkę by zajęło. A, tam jest ta latarnia, dobra. Zwykłe kamasze z obroną. Szkoda gadać. Moje podstawowe combo jest w stanie po prostu zabić tego przeciwnika. Dobra, otwieraj mi to. Okej, jest tu gdzieś zwój szafarza. Zwój albo ta wskazówka namalowana na ścianie krwią. Jedno z dwóch tak naprawdę. Tylko że raczej jest po tamtej stronie. No, po tej. Albo po tamtej. Dobra, zobaczmy. Bo na tą stronę jeszcze mogę się dostać normalnie, powiedzmy. Dobra, jak tu spadnę, no to się zabiję. Okej, ale mogę iść tędy. A, i będą odskoki. Dobra, czyli po ściance w górę. Okej. Dobra, tu jest zablokowane. Tu. Kolejna stronica Księgi Umarłych. Okej, czyli nie będzie 10 na krainę. Kurde, tak czułem, nie? Tak czułem. Dobra, czyli tutaj muszę znowu użyć rozdzielacza duszy. Czemu całe ciało śmierci się przesuwa? Halo? Coś się mnie tu nie zgadza. W sensie nie to, że się ciało przesuwa, tylko bardziej to, w jaki sposób się obraca, nie? Bo się dosłownie obróciło wokół własnej osi. No, tak czułem. Że im bardziej faluję, tym... tym bardziej do tego... Mnie to przeteguje, nie? Okej, tam jest jakiś chwyt w ogóle. Jakby to jest chwyt do wysunięcia, czy do wykorzystania? Nie wiem. Tam jest gdzieś skrzynia. Że spróbuję stanąć tak na krawędzi, żeby był jak największy zasięg, powiedzmy, dla tej zdolności. Też tamte drzwi są zamknięte, te drugie, więc ja muszę coś tu zrobić, żeby je odblokować. A, ta skrzynia jest na górze, dobra. Never mind. No nie, tutaj nie ma co iść, bo tutaj się... Dłużej tam trochę postoję i koniec. W sensie, no koniec, że... No widzieliście zresztą, co się stało przed chwilą, nie? Dobra, tam iście jest bez sen. O, proszę bardzo. Bym ominął.
aby uciec z labiryntu. Dobra. Obawiam, może jak teraz przejdę, to tutaj się też te kraty opuściły może? Bo tutaj jest dziura, no ale to jest po prostu spadek piętro niżej, więc bez sensu. Czy to się też opuszcza? No nie. Dlaczego cała postać śmierci mi tu wróciła? Halko? Jak to było bez sensu teraz? Czemu mi śmierć po pierwsze anulował anulował mi użycie rozdzielacza duszy, a to jest po pierwsze, a po drugie dlaczego tam zeskoczył cały, a nie w drugą, a nie z tamtej strony. A dobra, czekaj, teraz widzę, tam jest do tego. Tak, tak, rozdzielacz duszy. Tam jest... No czemu się tam działo wokół własnej osi obraca, ja tego nie rozumiem. Tu jest ten... ścianka do wspięcia się. Tylko pytanie, czy ty... Chyba to jest jedyna rzecz, jaką ja mogę wykorzystać. Pytanie teraz brzmi... Tutaj jest tylko... Tak, tu jest tylko skrzynia. Kurde, liczę na jakąś wajchę, nie? Okej, okay, to jest do porównania akurat. Nie wiem, że w górę gdzieś mam iść, albo coś. No nie. To co ja mam teraz zrobić, no? Przecież nie mogę swojej... Znaczy, no nie mogę. No nie mogę tej mojej części tam wysyłać, nie? A ty, czekaj. Mam pomysł teraz. Czekam, czy się sprawdzi. To się prawie udało. Z dość dużym naciskiem na prawie. No kurde! Dobra, tak to przesunę. Albo i nie. No. Okej. Teraz tak. Tutaj użyć rozdzieracza, żeby tutaj zostało ciało, a jedną połówką przejść się tam, żeby właśnie obrócić to. Potem szybko wrócić do ciała i przejść na drugą stronę. Ciekawe, czy to się uda. Zobaczymy. Dobra. W ostatniej chwili mi się udał ten unik zrobić, nie? Ale okej. Jestem po drugiej stronie. Pytanie, co mi to teraz da? Poza tym, że tu jest jakieś przejście. Okej, jest... A, okej, okay, czyli całe to jest tylko po to, aby odblokować sobie dostęp do latarni. Okej, okay, tylko jak ja mam się teraz wrócić? Kurde, nie przemyślałem tego. A było se sprawdzić z tą duszą, co tam jest. Ej, niepoważnie, jak ja mam teraz wrócić, kurde? Dobra, to było zajebiście dziwne. Czekaj, może dałoby się jakoś... stąd? Zeskoczyć? Nie, za wysoko do wskoku w ogóle.
No to żebym się załatwił teraz. Ja, dość konkretnie. Chyba, że już jest fast travel dostępny. O, 2 punkty umiejętności w ogóle nie mam. Fajnie. No to niech będzie oszalały strażnik i dłuższe działanie egidy. O, jeszcze zmniejszenie kosztu, jak miło. Czyli ile to będzie teraz kosztowało? 256 punktów gniewu, okej. No dobra, czy ja mogę teraz się fast travelnąć stąd? Bo nie ukrywam, bardzo bym chciał to zrobić. Nie, ej no god damn it, co ja mam teraz zrobić, no? Przez to, co ja teraz odwaliłem, to ja się tutaj nie cofnę. Kurde, no... Bravissimo. Dobra, no pozostaje mi tylko to, że jak teraz zeskoczę, to mnie cofnie tam. Okej, okay. Na szczęście cofnęło mnie tam na mostek. Czyli mogłem to od razu sprawdzić. Okej, okay, latarnia jest tutaj obok. Ciekawe, czy mogę grzmotnąć tą latarnią tego ziomka. Nie, chyba nie. Nie, wait a minute. Czekaj, gdzie to było? Nie no, chyba w tą stronę chyba był ten posąg. W ogóle już pół godziny minęło. Nice. Tak, chyba tędy. No, dobra. Postaw tutaj. Na drugą stronę. Brawo. Bo tak ciężko, tak ciężko kosę kamery obrócić. No dobra, sprawdźmy teraz wszystkie kierunki, gdzie mogę posłać ten promień. Tu jest co? 12 strona? Ej, co jest? 12 strona księgi. Nie, nie, 20. Nie, 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 nie tak. 12 w tej krainie, ale 23 ogółem. Dobra, tam jest otwarte i tu jeszcze mogę posłać promień. Okej, okay, tu mam taki jakby mostek, znaczy taki jakby, no dosłownie mam tutaj mostek. Tu i tam jest przejście. Gdzie ja w sumie mam iść teraz? Okej, okay, tu mogę iść na górę. Ale tu chyba mam iść, tak mi się wydaje. Ty, czy czekaj chwilę. Tu i tu... A przecież ja już tam byłem przecież, Jesus! Myśl, kretynie! W sumie mogłem tą skrzynię teraz się tam cofnąć, nie? Jak już w sumie tu jestem. Wiecie, tak żeby nie marnować przy okazji tej okazji. Co to było? Coś we mnie strzelało przez ścianę, czy jak? To wyglądało. No, teraz to było gdzie? No, ten kawałeczek dalej, niestety. Ajajaj, co to mnie znowu czeka? A, dobra. Trudno. Tylko jest zwykła skrzynka, więc nie ma też co płakać nad nią. Gdyby to była rogata skrzynka, oj, no to bym się jeszcze dość mocno nad tym zastanowił. Ale jakoś to jest zwykła skrzynia, to sobie mogę odpuścić. I po prostu iść dalej. Zresztą w tych skrzyniach jedyne co się może trafić to albo hajs, albo potki, albo część tego. Część ekwipunku. O, i kolejny z tych węży takich dziwnych. No dobra, w tym odcinku jak już był checkpoint, to już na tym będzie na tyle.
od następnego będziemy dalej kontynuowali eksplorację Miasta Umarłych i... Chuje! Skąd to ziewnięcie? Może udałoby się w końcu... Znaczy w końcu, może w ogóle uda się je ukończyć, choć... Nie jestem tego aż tak pewien, zwłaszcza, że jeszcze nie zrobiłem mapy w ogóle tego miejsca i jak na razie zwiedziliśmy tylko dwa piętra. Ale cóż, to w kolejnym odcinku. W tym już się z wami żegnam i do następnego. Cześć!